Gdańsk, najpiękniejsze miasto w Polsce. Dzisiaj zapraszamy Was na Sterówkę, gdzie porozmawiamy z rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, profesorem Pawłem Cięszczykiem, o minionym roku. Panie rektorze, znajdujemy się w Gdańsku, mamy koniec grudnia. Czy mogę prosić o podsumowanie tego roku, który na pewno nie był łatwy dla naszej uczelni? No, łatwy nie był, przede wszystkim ze względu na pandemię, bo ciągłe zmiany wymuszone tym faktem, zmiany w planach, organizowanie zdalnego toku nauczania, no, było bardzo trudnym zadaniem i ogromnym wyzwaniem dla wszystkich naszych pracowników. Mimo wszystko ten rok uważam za udany. Udało się nam wyjść na prostą, jeżeli chodzi o finanse. Mamy szereg planów inwestycyjnych już na przyszły rok. Uzyskaliśmy dofinansowanie do pierwszych remontów. Udało się wyposażyć salę komputerową w komputery. Dużo takich małych rzeczy, które bardzo cieszą, a pamiętajmy o jednym, że takie małe rzeczy składają się później na jedną większą taką całość. Także myślę, że największym osiągnięciem jest to, że zostały zapoczątkowane zmiany, które doprowadzą, że lepiej się będzie naszym studentom studiowało, a naszym pracownikom pracowało w AWFIS. Mamy szereg zapytań o to, jak wygląda zwykły dzień naszego rektora. O, zwykły dzień rektora, zwykły dzień normalnego człowieka. Wstaję rano, biegam albo idę na siłownię, później około 9:00, 8:30 staram się już być w pracy. No i pracuję różnie, do 17:00, 18:00 przyjeżdżam do domu i z reguły druga tura pracy, także praca niestety. No ale też znajduję czas na takie swoje małe rozrywki, czyli tak jak już mówiłem wcześniej, sport. Lubię gotować, lubię pooglądać telewizję, nic ciekawego. Czy łatwo jest pogodzić życie prywatne z obecnym stanowiskiem? To jest praca każda, tak jak każda inna. Może troszeczkę więcej zaangażowania to wymaga teraz ode mnie, ale jeżeli ma się wokół siebie wyrozumiałych ludzi, to wszystko jest do pogodzenia. Ja myślę, że z czasem, kiedy tych sukcesów u nas na koncie naszej uczelni będzie coraz więcej, to i ta misja tego rektora, którą teraz sprawuje, ta funkcja, będzie się wiązała z mniejszym natłokiem tych wszystkich spraw, zadań, że wtedy to sobie odrobię. No, na chwilę obecną łatwo nie jest, ale jakoś daję radę. A plany na przyszłość? Wiadomo, że dzisiaj jest grudzień, nowe postanowienia noworoczne. Jeżeli chodzi o uczelnię, to jest sprawa prosta. Dalszy rozwój, otwarcie nowych kierunków studiów. Planujemy aż 3. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że wszystkie te plany zostaną zrealizowane. Modernizacja naszych obiektów. Panie rektorze, a plany prywatne na przyszły rok? Plany prywatne to pojechać w jakieś fajne miejsce na wakacje, to dbać o siebie, być zdrowym, aktywnym. No i nie zasypywać gruszek w popiele, jeżeli chodzi o badania naukowe, bo bycie rektorem to jest na 4 lata, a nie chciałbym tracić kontaktu z nauką, także jakiś fajny grant, jakieś fajne publikacje. No tutaj zobaczymy, co się uda zrobić. Wszystkiego dobrego, dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo.